dzisiejszej uroczystości otwarcia siłowni na... We wtorkowe południe prezydent Rafał Piech wraz z prezesem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniewem Lekstonem, przewodniczącym Rady Miasta Adamem Cebulą oraz Jerzym Bielą, dyrektorem do spraw technicznych w AquaSprint, oficjalnie otworzyli dwie siłownie na wolnym powietrzu na osiedlu Węzłowiec i Młody. Nowe siłownie to efekt współpracy trzech podmiotów. W pierwszej kolejności miasta i spółdzielni mieszkaniowej, z wyraźnym jednak akcentem wodociągów siemianowickich. Owym akcentem są specjalne, nazwane przez samych twórców pawełkami, poidła dla utrudzonych ćwiczeniami pod chmurką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Może na samym początku powiem tak, gdyby nie dobra współpraca spółdzielni i miasta, wielu inwestycji wspólnych by dzisiaj nie było. Dzisiaj muszę powiedzieć, że ta współpraca ze spółdzielnią, z panem prezesem jest bardzo dobra i to tak naprawdę jest dopiero początek tego, co zamierzamy. Wiemy, że jest wiele również innych problemów. Miejsca parkingowe, których brakuje, część terenów jest miejskich, część spółdzielni. Także jesteśmy otwarci, pan prezes jest otwarty i będziemy na pewno realizować jeszcze wiele wspólnych przedsięwzięć. No na dzień dzisiejszy to są te dwie siłownie, to jest też głos Państwa, który wskazywaliście, że to jest potrzebne, że to musi być. To jest nie tylko dla młodzieży, myślę, to jest też dla seniorów, bo seniorzy również wskazywali, że takie miejsca są potrzebne, też z tego korzystają. Także bardzo się z tego tytułu cieszymy, cieszę się z tej współpracy i cieszę się, że Państwo tutaj dzisiaj jesteście. Także myślę, to dopiero dobry początek tego, co nas czeka. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Po uroczystym przecięciu wstęgi zgromadzeni ruszyli do testowania zamontowanych urządzeń. Wszyscy zgodnie chwalili nowe inwestycje, łącznie z możliwością skorzystania z pawełków. Te możliwe, że pojawią się w mieście w większej liczbie. Siemianowice Śląskie zostały po raz pierwszy wyróżnione certyfikatem Gmina Przyjazna Seniorom. Stało się to podczas 4. Kongresu Obywatel Senior organizowanego przez Koalicję na Rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom. W jej skład wchodzą Fundacja Park Śląski, Park Śląski w Chorzowie, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Siemianowice dostały wyróżnienie, czyli certyfikat dla Gminy Przyjaznej Seniorom, jednoroczny certyfikat, za to, że mają dwa bardzo, bardzo, bardzo ciekawe projekty. Po pierwsze jest to opieka sąsiedzka. Zafascynowało nas to w Koalicji na Rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom, zafascynowało nas to, że tam właśnie sąsiad sąsiadowi może pomóc. Że to jest taka forma pomocy, która na pewno będzie kontynuowana po tym momencie takiego rozpoczęcia. O, ja potrzebuję pomoc na przykład, bo nie potrafię sobie palić w piecu i to nie będzie jednorazowo, na pewno. Skoro mój sąsiad mi pomaga, to on już wie, że ja takiej pomocy potrzebuję i raczej można liczyć, że ta pomoc będzie trwała, a nie incydentalna. Drugi projekt, który w Siemianowicach jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, to punkt informacji dla seniorów. Siemianowice w naszym regionie są pierwszą taką gminą, która taki punkt założyły. To jest informacja kompleksowa, czyli dowiemy się tam wszystkiego o imprezach, o zniżkach dla seniorów, ale dowiemy się też, dostaniemy jakąś poradę prawną, dostaniemy informację, gdzie pójść do lekarza, dostaniemy informację, gdzie szukać pomocy, jeżeli jesteśmy seniorami, ale jeżeli też jesteśmy osobami opiekującymi się seniorami. Ruszyły już prace w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok związane z budową boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół Integracyjnych. W najbliższym czasie pierwsze łopaty zostaną wbite przy Zespole Szkół nr 4 i Szkole Podstawowej nr 5, a także na Przełajce, gdzie dla miłośników street skatingu powstanie Free Park Time. Całość prac ma zostać ukończona do końca sierpnia tego roku. Uroczystym apelem uczcili w ubiegły piątek swoje święto siemianowiccy strażacy.
jak co roku dzień, któremu patronuje święty Florian, był okazją do uhonorowania trudu i zasług strażaków. Wyróżnienia i odznaczenia otrzymali najbardziej zaangażowani w swoją służbę. We wtorek, 26 maja o godzinie 18 w Siemianowickim Centrum Kultury przy ulicy Niepodległości 45 odbędzie się koncert Na pomoc Nepalowi. Partnerem imprezy jest Polska Akcja Humanitarna. Podczas koncertu zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz pokrzywdzonych podczas trzęsienia ziemi w Nepalu. Bilety w cenie 10 zł są do nabycia w kasie SCK Bydgoszcz lub przed koncertem. Wpływy z ich sprzedaży zostaną przekazane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.